przychodzę do Was w końcu z nowym filmikiem. Już środa, co prawda, powinien być poniedziałek, tak jak obiecywałam. List motywacyjny. Shuri, na wstępie chciałam jeszcze podziękować osobom, które były w HUS w sobotę 30 maja na Dniu Polaka, organizowanym między innymi przez Fundację Polak Potrafi na Dzień Wacie Kunt, przez Marcelę Walczak. Podziękować za miłe towarzystwo, za osoby nowe, które poznałam. Jeśli oglądacie, to Was serdecznie pozdrawiam. Przemiła atmosfera tam była. Oby więcej takich dni. I jeszcze tutaj mam bilet. Pod koniec filmiku podam wyniki, do kogo powędruję. 2 tygodnie temu był filmik. Powiedziałam, że napiszcie tylko po holendersku, dlaczego podróżujecie lub nie w Holandii pociągami, komunikacją miejską i zrobię takie małe losowanie. Zdziwiło mnie, dlaczego tak mało osób wzięło udział w tym, gdyż gdy pół roku temu było losowanie karty H&M, za 15 euro było więcej chętnych. Napiszcie dlaczego. Nie interesuje Was, nie jeździcie, boicie się, nie lubicie, wolicie autem. Kompletnie nie rozumiem tego, przecież zawsze można to dostać, nawet że dać komuś prezencie, czy no ale dobra, jestem po prostu ciekawa, dlaczego tak mało osób wzięło udział. Dajcie znać w takim razie, co chcielibyście za nagrodę dostać, bo po prostu lubię robić takie niespodzianki i no chyba, że w ogóle nie chcecie, że wystarczają wam filmiki. Chud, przechodzę teraz do listu motywacyjnego, będziemy pisać. List motywacyjny. Stwierdziłam, żeby to jakoś miało ręce i nogi, było w miarę przejrzyste, żebyście mogli coś z tego filmiku wyciągnąć. To nie będę za bardzo się rozgadywać, tylko po prostu przeczytam zdania, które naszykowałam po holendersku. Będę tłumaczyć po polsku, a cały ten materiał będziecie mogli ściągnąć na stronie talefek.com, tam w zakładce filmiki, materiału do filmików. Oczywiście dopracować możecie to przerobić według własnych potrzeb, a nie tylko przepisywać i potem wszyscy będą mieli taki sam list motywacyjny. To jest tylko taki lekki zarys, co i jak. Oczywiście zaczynamy od, chodzi mi o treść już samą tam. Wszystko wam wypiszę, gdzie adres i tak dalej, co dać i nagłówek. Początek, jakieś zdanie, krótkie dwa zdania, tak? Na przykład ik schrijf naar aanleiding van de advertentie voor i podajemy funkcję for product manager, for productie medewerker, ja? Dus ik schrijf naar aanleiding van, czyli piszę nawiązując do, odnośnie do advertentie, czyli ogłoszenia for product manager, of productie medewerker, of wat dan ook, czyli na funkcję taką i taką, ja? Ik heb de vacature in de krant gelezen, na przykład, czyli że ten waka to ogłoszenie zobaczyłam w gazecie, zoiets. Of gelezen, gezien, gelezen przeczytałam, gezien widziałam. Potem krótko opiszemy, dlaczego właśnie w tej firmie chcemy pracować i możecie coś tego typu użyć. Ik solliciteer graag naar deze functie, czyli że chętnie aplikuję na tą funkcję, want jullie bedrijf spreekt me enorm aan. Want jullie bedrijf, czyli wasza firma, uw bedrijf, państwa firma, spreekt me enorm aan, enorm, czyli strasznie wielce, a an, spreekt an od czasownika aanspreken, bla bla bla, ja, coś mówić, rozmawiać, aanspreken przemawia. Tak pokazuję, może pokojarzycie, że to nie ja mówię, tylko że ktoś do mnie przemawia, ta firma. Tak, o to chodzi, że to do mnie przemawia, że chciałabym tam pracować. Ik kan me bij jullie ontwikkelen. Nie, ontwikkeling, poprzedni filmik, czyli rozwój, czyli mogę się u Was rozwinąć. Darum will ik bij jullie werken, dlatego chcę u Was pracować. Albo het is mogelijk om zich bij jullie te ontwikkelen, że jest możliwość rozwinięcia się u Was. Coś takiego. Potem, jakie mamy doświadczenie w tej branży? I na przykład, ik heb 2 jaar als product manager gewerkt. Heb gewerkt łączy się w jeden czasownik na polski tłumacząc, czyli że pracowałem. 2 jaar als product manager, czyli że pracowałem 2 lata jako product manager w produkcji MediaWorker, of wat dan ook, jaka tam funkcja też by nie była. Darum heb ik veel ervaring in deze branche, darum heb ik veel ervaring, czyli dlatego mam tyle doświadczenia w tej branży. En mijn werkzaamheden waren, czyli te moje wykonywane czynności, te moje polecenia były i można wymienić, co robiliśmy. I tutaj właśnie nie wypisywałam, ale jeśli faktycznie musicie napisać list motywacyjny i mniej więcej może na podstawie tego, co ja tutaj podaję i chcecie to wypełnić, mijn werkzaamheden waren, czyli moje te czynności, polecenia były i macie jakieś pytania, to śmiało piszcie, jak wam coś przetłumaczyć konkretnego.
I potem coś o sobie musimy opisać, cechy i tak dalej, w czym jesteśmy dobrzy. I tutaj podam zdania, które też były w ćwiczeniach z poprzedniego filmiku, na stronie można było zobaczyć. I je dokończyłam, ale to oczywiście każdy według siebie musi je dokończyć, chyba że akurat się pasuje do kogoś ten opis. Ich bin jemand die, czyli jestem kimś kto. Ich bin jemand die verantwortlich ist. Verantwortlich, czyli to było odpowiedzialny. Jestem kimś, kto jest odpowiedzialny. Zwróćcie tutaj uwagę, że czasownik ist ląduje dopiero na końcu zdania. Nie mówimy ich bin jemand die ist verantwortlich, tylko die verantwortlich ist. Czyli jestem kimś, kto jest odpowiedzialny. Andere können altijd op mij rekenen. Anderen, czyli inni, können altijd, mogą zawsze op mij, na mnie, rekenen, czyli liczyć. Rekenen też jest coś podliczać, ja? 2 plus 2 is 4, ale właśnie, rekenen a telen, może też kojarzycie czasownik, też znaczy liczyć. Jaka jest różnica? Rekenen jest coś obliczyć bardziej, właśnie 2 plus 2 to jest 4, a telen, idź tylko, no podlicz, ile tam jest tych sztuk czegoś, powiedzmy. Aha, raz, dwa, trzy, pięć sztuk, ale nie, że dodajemy coś, to jest bardziej wtedy rekenen, coś obliczać, a rekenen coś podliczyć, coś w tym stylu. Ik kan goed in teamverband werken, maar ook zelfstandig. Ik kan goed, czyli dobrze potrafię, in teamverband werken, czyli pracować w zespole, maar ook zelfstandig. Zelfstandig, samodzielnie. Ik ben goed in, jestem dobry w, ik ben goed in problemen oplossen. Oplossen, iets los. Los, coś rozwiązane, oplossen, rozwiązywać. Mijn sterke punten zijn dat ik geduldig ben. Mijn sterke punten, sterk to silny, sterke punten, czyli moje mocne strony, zijn, czyli to są, dat ik, że ja geduldig ben, że jestem cierpliwy, dat ik nauwkeurig ben, precyzyjny, dokładny. Zo, widzicie, tutaj tak samo czasownik na koniec, użyliśmy tutaj spójnika dat. Mijn sterke punten zijn dat, dat ik nauwkeurig ben. En dan, jakie sterke punten, to i trzeba podać zwak punten, ja? Zwak, czyli słabe punkty. Zwak, a propos, też można powiedzieć, o, ik voel me zwak, czyli czuję się słabo. Nou, zwak punten zijn, dat ik niet assertief ben, of dat ik niet assertief kan zijn. Ja, że nie jestem lub nie mogę, nie potrafię być asertywny. En soms zenuwachtig ben, ja? Dat ik soms zenuwachtig ben. Zenuwachtig, czyli taki szybko się stresujesz, denerwujesz czymś. Zenuwachtig. A zenuw to jest nerw ogólnie. Ik kan goed omgaan met, czyli dobrze sobie radzę, dobrze się obchodzę z, dobrze radzę sobie z, met krytyk of nieuwe sytuacji, czyli z krytyką sobie dobrze radzisz, z nowymi sytuacjami, nieuwe sytuacji. Ik ben leergierig en communicatief, czyli jestem pojętny, żądny wiedzy, leergierig, ja, szybko się uczysz. En communicatief, czyli komunikatywny. Daarom ben ik niet bang voor nieuwe werkzaamheden. Dlatego nie boję się nowych poleceń. Ja, daarom ben ik niet bang. Ik ben niet bang, czyli to znaczy, że nie boję się. Niet bang voor. Ik ben bang voor. Boję się. I to mówimy potem czego. En ik wil me graag ontwikkelen. Że chciałbym się rozwijać. Potem przyszedł czas na zakończenie. I na przykład. Voor meer informatie over de werkzaamheden. Czyli po więcej informacji na temat tych moich czynności, tak? Czego wykonywałem w poprzedniej pracy. Verwijs ik u naar mijn CV. Verwijs, co w poprzednim filmiku było, czyli przekierowuję pana, panią do mojego CV. Ik vertel graag in een persoonlijk gesprek wat ik voor jullie kan betekenen. Ik vertel graag, czyli chętnie opowiem, in een persoonlijk gesprek, czyli w osobistej rozmowie, w cztery oczy, a tutaj tak chodzi o kwalifikacyjną rozmowę, in persoonlijk gesprek, wat ik voor jullie kan betekenen, czyli co mogę dla was znaczyć, betekenen. Jeśli nie znajdziesz tego czasownika, to sobie zapamiętajcie. Nie tylko w tym temacie, ale po prostu bardzo przydatny. Wat betekent dat, czyli co to znaczy. En dan hebben wij, ik hoop dat ik jullie team kan versterken. Mam nadzieję, że mogę wzmocnić wasz skład, waszą grupę, wasz team. So it's, tak jak mówię, to nie jest, jakby to powiedzieć, ja to tak poskładałam pod kątem lekcji, jak może osoby, które już znają dobrze holenderski, zauważyły, są proste zdania, tak by każdy to zrozumiał. Nie o tyle, by użyć faktycznie tego do listu motywacyjnego, chociaż owszem, możecie,
tylko żeby też poćwiczyć, żeby poznać słownictwo i przede wszystkim do dwóch następnych tematów, które się przyda, bo to już będzie rozmowa kwalifikacyjna przez dwie lekcje. No i będą też dwa filmiki na ten temat właśnie, jak sobie z takim czymś poradzić, może coś Wam znowu nowego tutaj wpadnie, czegoś się nauczycie. Chud, ja się z Wami żegnam, zaraz podam tutaj wyniki losowania i do zobaczenia w następnym filmiku. Duj, duj!